W Żorach mamy wiele uzdolnionej sportowo młodzieży oraz trenerów i działaczy z pasją. Wyróżnieni otrzymali z rąk prezydenta miasta nagrody nawiązujące do ubiegłorocznego jubileuszu 150-lecia sportu w Żorach. Nagrody otrzymali trenerzy i działacze Franciszek Sładek, Iwona Krupa, Arkadiusz Żurkowski i Tomasz Jałucha, a także zawodnicy Tomasz Jafernik ze Śląskiego Okręgowego Związku Kulturystyki, Fitnessu i Trójboju Siłowego w Zabrzu, Karol Kaus, biegacz, laureat 20. i 21. halowych mistrzostw Polski weteranów lekkiej atletyki, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w składzie Grzegorz Wroński, Paulina Wrońska, Jakub Urbańczyk i Zbigniew Winiatorski, Ludowy Klub Sportowy Rój za zdobycie trzeciego miejsca w rozgrywkach drugiej ligi Polskiego Związku Tenisa Stołowego w składzie Artur Szołtysek, Robert Szymik, Damian Wasilewski i Mariusz Zwoliński. Ponadto Uczniowski Klub Sportowy Czwórka Żory w składzie Krzysztof Szymoszek i Ewa Swoboda, Uczniowski Klub Sportowy Salmo Żory w składzie Remigiusz Kolawy i Roxana Saubut, Miejskie Towarzystwo Sportowe Żory Juniorki i Seniorki oraz Bejsbolowy Uczniowski Klub Sportowy Gepardy Żory, Kadeci i Seniorzy. Wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów. Jak patrzę na salę, to widzę, że jest coś, co łączy wszystkich. I bardzo młode dziewczyny i chłopców, i już starszych panów, i trochę starsze dziewczyny. A to, co nas łączy wszystkich, to wielka sportowa pasja. Są tutaj i działacze, i zawodnicy, są trenerzy. Ci, którzy, dla których sport jest bliski, często to jest pewnie główne zainteresowanie życiowe, a czasami tylko krótkotrwała przygoda. Z pewnością większość osób to osoby utalentowane, osoby pracowite, bo przecież nie można osiągnąć w sporcie sukcesu bez wielkiego wysiłku, bez wieloletniego treningu. Dlatego ta uroczystość jest bardzo przyjemna, myślę, dla wszystkich. Dla nas, którzy wręczamy Państwu nagrody i dla Państwa, którzy jesteście wybrani tymi, którzy osiągają największe sukcesy, których należy nagradzać, których należy pokazywać innym, jako przykład również. A jednocześnie jest to wyraz podziękowania i uznania dla Państwa za to, co robicie dla naszego miasta. Startując w różnych zawodach, w rozgrywkach, reprezentujecie swoje grupy, ale również reprezentujecie miasto Żory. I za to dzisiaj Wam chcemy gorąco podziękować. Serdecznie na początek trenerów i działaczy sportowych. Panią Iwonę Krupę, trenera zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego Czwórka Żory, którym w 2011 roku odnieśli sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Między innymi zdobyli złote medale w skoku w dart w halowych mistrzostwach Polski juniorów i stanowili rekord Polski młodzieżek na 60 metrów. Arkadiusza Żurkowskiego, trenera i jednocześnie grającego zawodnika bejsbolowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Gepardy Żory, którego podopieczni zdobyli Puchar Polski w kategorii seniorów, pierwsze miejsce w kategorii kadetów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, piąte miejsce w Mistrzostwach Europy w kategorii Junior League oraz trenera reprezentacji Polski seniorów. Z tego samego klubu zapraszam pana Tomasza Hałuchę, który jako asystent trenera głównego przyczynił się do sukcesów seniorskich i juniorskich kadetów. Pana Karola Kaus, który zajął pierwsze miejsce na 20. halowych mistrzostwach Polski weteranów lekkiej atletyki w konkurencji bieg 1000 metrów. Pierwsze miejsce na 21. mistrzostwach Polski weteranów lekkiej atletyki w konkurencji bieg 1500 metrów i 800 metrów. Szczególnie wobec młodzieży, że sportem można się pasjonować długo. Pan Karol nie jest już juniorem, ale osiąga świetne wyniki. Nie wiem, czy to główna pasja życiowa, panie Karol? No, raczej tak. Gratuluję wielkich sukcesów. Dziękuję.